możemy zacząć. Jaką tam książkę masz? After All. Książka, która nas zainspirowała do całego naszego planu, projektu prawie rok temu. Byliśmy tutaj na kawce na moje urodziny. 12 marca. 12 marca. Dzisiaj jest 22 stycznia, ale bardzo blisko. Zbliżamy się do daty prawie roku, od kiedy to wszystko się zaczęło. Więc byliśmy tutaj rok temu, prawie. Zobaczyliśmy tą książkę, która nas zainspirowała do całego naszego planu. I od tego wszystko się zaczęło. Tak. Działamy. Kupiliśmy Vana w czerwcu 2019. Sami go przerabiamy na kampera. Tak. Wszystkimi wygodami, jakie tylko możliwe. Czyli łóżko. Kuchenka. Kuchenka. Gazowa, kibelek. Kibelek. Prysznic. Solary. Ciepła woda. Prąd. Czyli wszystko, co człowiek potrzebuje do życia. Jest baza. Tak. I będzie bardzo minimalistycznie. I będzie ładnie. Tak. Zainspirowani skandynawskim stylem. Skandynawskim stylem życia i bycia. Będziemy mieć minimalistycznego wanika. Acz z dużą dozą życia w sobie. Tak. Bo jesteśmy bardzo dynamiczni, bardzo żywi. My, czyli ja, Agata i Grzesiek. Razem z naszym French Bulldogiem, buldoszką tak naprawdę, Louis, która jest kochanym zbójem naszym, pełnym energii. Bardzo groźna jest oczywiście, ale ona wszystkich kocha. I my ją też. I my ją też. Więc postanowiliśmy nagrać dla was to intro wideo z tego miejsca, gdzie tak naprawdę, od którego się zaczęła ta cała idea Van Life'u. Tak jak żeś mówił, zainspirowani tą książką, tniemy ostro od marca 2019 ku naszemu marzeniu. I tak naprawdę jesteśmy na ostatniej prostej, bo mówimy teraz z punktu stycznia 2020 i tak naprawdę została nam tylko wykończeniówka do zrobienia. Właśnie przyjechaliśmy ze sklepu, gdzie kupiliśmy farbę, ekologiczną farbę do malowania środka vanu. No nie chcieliśmy żadnej chemii tam używać, więc postanowiliśmy zrobić trochę researchu i zainwestować w jakąś porządną farbę. No i opowiedzieć wam troszeczkę o tym, jak to wszystko się zaczęło, kim jesteśmy. No to może opowiemy trochę o sobie w takim razie. Dobra, spoko. Skąd, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i dlaczego w ogóle w tym kraju jesteśmy. Dobra. W jakim kraju w ogóle jesteśmy? Chyba nie powiedzieć. No, siedzimy teraz, zaraz wam pokażę, w Original Coffee, centrum Kopenhagi, w której Grześ już żyje od ponad 10 lat. Tak. W Kopenhadze. Jest Kopenhańczykiem. Tak. Grześ od ponad 10 lat. Ja od 10 lat, 2020, mniej 10 lat, jak jestem w Danii. Ale pomieszkiwałam w różnych rejonach. Dania składa się generalnie z części lądowej. Jest to Jutlandia, no i z dwóch wysp później. Teraz jesteśmy na Sjelandii, gdzie Kopenhaga leży. Tak. A ja jeszcze pomieszkiwałam na Jutlandii i tam studiowałam. Tak. Czyli przyjechałaś na studia generalnie. Tak, tak. Przyjechałam na studia do Danii. Skoro 10 lat, to w 2010 w sierpniu przyjechałam do Danii. I to było zaraz po liceum, studiowałam. Byłam w Poznaniu. Tak naprawdę moja rodzina jest spod Poznania. Tam mamy nasz dom rodzinny. I chodziłam do liceum w Poznaniu, w centrum Poznania. Do 6 liceum w Poznaniu, pozdrawiam. Tak, więc zaraz po ukończeniu tego liceum postanowiłam, razem tak naprawdę z moją rodziną podjęliśmy tą decyzję, żebym spróbowała studiowania za granicą i padło na Danię. I studiowałam mój licencjat tutaj, studiowałam magisterkę. Licencjat był pośrodku Jutlandii, a magisterkę to zrobiłam sobie w Aarhus. Jest to drugie co do wielkości miasto w Danii. Super miasto, super klimat, dużo studentów. Naprawdę, naprawdę polecam je odwiedzić. Jest trochę mniejsza wersja Kopenhagi, ale taka, powiedzmy tak, powiedzmy sobie szczerze, miasta w Danii
duże miasta nie są tak przytłaczające, jakby się myślało o tak ogólnie metropoliach. Więc tutaj wszędzie tak naprawdę człowiek czuje się bardzo swojsko, bardzo tak na luzie, powiedziałabym. Więc tam studiowałam, tam mieszkałam kilka lat, a od 2017 roku mieszkam w Kopenhadze, gdzie poznałam Grzesia. Tak. Powiedz nam trochę o sobie. A ja tu wylądowałem w 2009 roku, czyli już tak naprawdę ponad 10 lat tutaj jestem. Przyjechałem tu zaraz po ukończeniu technikum elektrycznego w Brawiczu, więc pozdrawiam też technikum elektryczne i ogólnie zespół szkół zawodowych tamtejszy. Zakład? Co? Zakład. Zakład? No zakład. A, zakład. Zakład karny. Zakład karny też pozdrawiam. Też was pozdrawiamy. No, więc przyjechałem tutaj po dokończeniu szkoły i różnych prac się imałem, że tak powiem. Między innymi roznosiłem gazety w Kopenhadze, pracowałem w supermarkecie online, pracowałem na magazynie, pracowałem jako śmieciarz przez 3 lata. Także różne prace, różne dziwne rzeczy robiłem w życiu. Bo teraz może jeszcze tego nie wiecie, ale Grześ generalnie to człowiek multitool. Tak. Więc po prostu potrafi wszystko, absolutnie wszystko i tak, różne rzeczy się imał w życiu. Betonową podłogę zrobić, instalację elektryczną, stronę internetową. Tak, generalnie. Egzorcyzmy też mogę sprawiać. Wszystko w jednym, po prostu człowiek multitool. Tak. I od zawsze lubię podróżowanie. Jak byłem mniejszy, to zawsze chciałem wyjechać do Stanów i tam zacząć jakby nowe życie. Ale na dzień dzisiejszy myślę, że nie wyjechałbym do Stanów i na dzień dzisiejszy plan jest podróżowanie. No może na chwilę, zobaczyć, tak, pobyć, popodróżować, ale nie żeby tam mieszkać może. Na dzień dzisiejszy jest plan, żeby ruszyć w podróż vanem i eksplorować Europę i Afrykę i co tylko się da i jak długo tylko się da. Miejmy nadzieję, że ten projekt nasz uda się i jak najdłużej będziemy mogli z niego korzystać. Tak, co jeszcze o mnie? No. Możemy powiedzieć troszkę, jak się poznaliśmy też. Tak jak powiedziałam, poznaliśmy się w 2017 roku i generalnie od wielu, wielu lat, albo tak naprawdę przez większość naszego życia, sport był dosyć ważnym elementem. I tak, jak się przeprowadziłam do Kopenhagi, tak ja zapisałam się do Butcher's Lab, czyli crossfitowej siłki w centrum Kopenhagi. I tak się składało, że Grześ tam również był. Tak. Byłem tam jako głównie trenowałem tam raz w tygodniu z całą jakby drużyną tam, że tak powiem, zawodową. Robiłem to na dość wysokim poziomie. W tym sezonie, w którym ja tam razem z całym teamem brałem udział w treningach. W tym samym sezonie team zakwalifikował się do CrossFit Games, więc też dołożyłem się jakby do tego wszystkiego, że zdobyli tyle punktów, ile powinni zdobyć na kwalifikacje. Niestety moja historia po tym sezonie zakończyła się z CrossFitem ze względu na kontuzje i mniej przyjemne rzeczy związane z tym sportem, ale to może w innym tam odcinku opowiemy. Pod tytułem kontuzje. Tak, ale od tego też się zaczęło wszystko. Tam tak, się dokładnie. Jakoś spotkaliśmy pierwszy raz, tam się jakoś wszystko zaczęło. Zgadaliśmy. Więc też pozdrawiamy. Tak, też pozdrawiamy. Butcher's Lab. Oczywiście. No i od tej pory w sumie tak idzie, że tak powiem, idziemy za ciosem. Idziemy za ciosem, podróżujemy razem. Tak. Byliśmy już w paru ładnych miejscach. Tak. Pierwsza nasza wycieczka była na Islandię. Tak, na Islandię, później byliśmy. Nomen omen, był to road trip. Czyli tak. Wynajęliśmy samochód i po prostu przyjechaliśmy całą południową Islandię. Od Reykjaviku aż po lodowiec Vatnajökull. Tak. Super było. Później byliśmy też w Stambule razem, później byliśmy też w Japonii razem na 2 tygodnie, później byliśmy też i w Dubaju. W Dubaju, byliśmy na Mauritiusie, byliśmy na Maderze. Więc
Uwielbiam podróżować i dobrze się składa. Portugalii też mówiłeś? Że Portugalii też. Porto też, no. Uwielbiam podróżować, uwielbiam razem podróżować, dlatego cały ten projekt ma ręce i nogi dzięki temu, że potrafimy się dogadać razem w małych miejscach, na małych przestrzeniach. I nie boimy się tego, nie boimy się tego. Dokładnie. Jak widać, książka jest dość gruba. Dość dużo ludzi się tym zajmuje na dzień dzisiejszy. Tak. Jest to coraz bardziej popularne. Nawet tego typu samochody są używane do... Co to jest jakiś? Defender chyba. Defender? Tak. Można zamontować sobie coś na dachu i się przespać w tym. Uciec gdzieś na weekend. My chcemy to robić ogólnie, że tak powiem, na pełen etat. Tak, że nie będzie to tylko taka rekreacja, tylko możemy wam pokrótce powiedzieć, jaki mamy taki wstępny plan teraz. Czyli generalnie od tych kilku lat tutaj pracowaliśmy w Danii, pracowaliśmy w Kopenhadze i zbieraliśmy sobie pieniążki po to, żeby móc pozwolić sobie tak naprawdę na jakiś projekt większy w przyszłości, ale w tym czasie nawet nie myśleliśmy o tym, że to będzie wanna i tylko po prostu oboje chyba z natury mamy taką, powiedzmy, naturę oszczędnika. Skąpca, trochę witam Poznań. Więc trochę odłożyliśmy tych pieniążków i robiliśmy po drodze kilka inwestycji, dzięki którym możemy sobie teraz na to pozwolić. I które też nam pomogą w tym... Absolutnie. W tym... Żeby nam opłacać po prostu życie, panie. Tak. I co tam jeszcze chciałam powiedzieć? Więc teraz generalnie też możemy nagrać dla was takie info, bo bardziej oficjalnie to jest z mojej strony, że też zrezygnowałam z pracy i mogę to tak oficjalnie powiedzieć. Więc wraz z końcem teraz stycznia kończę pracę. Koniec korpo. Praktycznie od studiów non-stop byłam w jakiejś korporacji i pracowałam jako korpoludek, co nie jest złe i można na tym żyć i można się tym inspirować i naprawdę można z tego mieć dobre życie, ale myślę, że tak oboje jakby zeszliśmy do tego punktu, gdzie potrzebujemy odpoczynku od takiego zgiełku, od gonitwy. I też no, jest coś więcej w życiu chyba niż tylko chodzenie do pracy, zarabianie pieniędzy i wydawanie ich i bycie w tym kółeczku jak mały chomik, tylko praca, dom, raz do roku na wakacje i znowu do pracy, zarabiać na wakacje, zarabiać na te wszystkie rzeczy, które się kolekcjonuje tak naprawdę i zbierają tylko kurz i się je używa tylko raz po zakupie i tak. Błędne koło, do niczego nie prowadzące. Więc absolutnie i tak... Moje motto to jest mniej to lepiej. Mniej to więcej też. Albo mniej to lepiej, albo mniej to więcej, less is more generalnie. Ale też tak patrząc na to z tej perspektywy, dużo mam to dużo, że pracowaliśmy przez te kilka lat, bo dzięki temu mamy również taki backup i finanse do tego, żeby sobie na taki projekt pozwolić, ale też dodaje nam takie perspektywy po prostu, z czym to się je. Teraz chcemy sobie odpocząć, chcemy podróżować i tak naprawdę jak pracowaliśmy, to takim największym highlightem po prostu pracy, to były zawsze, przynajmniej dla mnie, wakacje. Że po prostu czekałam aż na te wakacje i to tak był długi proces, kiedy te wakacje nadejdą w końcu. I wtedy się człowiek rzuca, jak polecieliśmy do Japonii, to po prostu była taka agenda, słuchajcie, napięta przez 2 tygodnie. Lecieliśmy od miejsca do miejsca i tak naprawdę w ogóle nie odpoczęliśmy. Oczywiście skorzystaliśmy, bo dużo rzeczy zobaczyliśmy po drodze, ale to był bardzo napięty grafik, żeby jak najwięcej zobaczyć. Więc przez to, że oboje jesteśmy bardzo dużymi takimi... czujemy podróż po prostu w sobie i podróżnikami, więc chcemy zobaczyć więcej świata i nie z grafikiem, nie który jest napięty. Nie tylko raz do roku, tak. Nie tylko w danym okresie, gdzie tak naprawdę trzeba zaplanować urlop, to i tamto. Tak. Spróbujemy życia na drodze, spróbujemy jak to jest. Inni to robią, nie od dzisiaj i myślę, że nam też to wyjdzie. Są pewne obawy związane z tym, ale jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy, bo jak nie my, to kto i jak nie teraz, to kiedy. Jak przyjdzie czas na dzieci i inne rzeczy, to będziemy robić dzieci i inne rzeczy. A no teraz chcemy podróżować vanem i doświadczać życia, siebie i jak najwięcej nowych kultur, miejsc.
jak najwięcej dotknąć świata, posmakować też. Tak. Uwielbiamy gotować. Uwielbiamy gotować, uwielbiamy jeść. No, jeść jeszcze bardziej uwielbiamy niż tak. gotować. Wineczko też uwielbiamy, więc tak. Na pewno będzie jakaś trasa obrana po jakichś winnicach, ciekawych miejscach. To wszystko na dzień dzisiejszy. Na dzisiaj. Jako wstęp. Tak. Jakoś to ładnie zmontujemy, to będzie nasz pierwszy montaż filmu, więc... O co? Pierwsze koty za płoty. Tak. Jak nie, to się dogra na koniec coś ciekawego. Od co? I nie będzie to dobrze. Trzymajcie się. Dziękujemy. Cześć, pa.